Jesteśmy na gali Fame Friday Arena 2 w Szczecinie, a ze mną Andrzej Czysz. Cześć. I Andy, niestety po przegranej walce. Witam, witam widzów. Tak, niestety przegrana. Roger był lepszy, będę to w kółko powtarzał. Może trochę głowa zawiodła mnie, trochę ciało, ponieważ je naruszyłem, złamałem nogę. Aj, złamana? Znaczy śródstopie, tak, według medyków złamane, muszę jechać na prześwietlenie. Czy to po tym lowie? Tak, ja chyba, tak mi się wydaje, taką mam migawkę, że w łokieć trafiłem pod koniec pierwszej rundy, kiedy dostawałem srogi łomot, srogie lanie i ledwo stoję, ale wyszedłem do drugiej rundy, bo jestem charakterny. Wyszedłem na charakterze, głowa nie chciała, ciało nie chciało, serce powiedziało, że się złamie, jak nie wyjdę. Dałem z siebie maksa, ale jak podłączyłem w drugiej rundzie Rogera, widziałem to, nawet podobno 3 razy, ale ja tylko pamiętam raz, odbił się od siatki, ale ja już miałem hamulec w tej nodze, nic nie mogłem zrobić. Faktycznie, w pierwszej rundzie, wiesz, faktycznie był jeden moment, w którym... A w pierwszej to było? Wydaje mi się, że w pierwszej rundzie było, kiedy wydawało się, że mogłeś go podpiąć, aczkolwiek no, skończyło się, jak się tak, skończyło. Tak, tak, nie będę gadał bzdur. Roger był lepszy. Kurde, szczerze mówiąc, wierzyłem w swoje umiejętności. Ja biłem się z mistrzem Polski K1. Podłączyłem mistrza Polski K1 na sparingu z 17-letnim stażem. Wiadomo, że jakby od początku bił na maksa, to mnie rozwalił, ale teraz zlekceważył. Czułem się pewnie, ale jak zacząłem Rogera w klatce, mówię, to jest naprawdę... Trochę głowa nie zagrała. Czy co, stresik? Jednak co? Zjadł? Waga może, rozmiary. On na walce miał pewnie pod 90. Ja się mocno stresowałem tym debiutem. Odwodniłem się jeszcze przed walką. Myślę, że nawet 80 ledwo miałem. Ale to jest, nie jest wymówka. Cały czas powtarzam, Roger był lepszy. Nie przechodzi mi to przez gardło, bo ja naprawdę jestem charakterny. Mam nadzieję, że chociaż serce pokazałem, bo ciało już nie mogło. Ja 3-4 razy miałem lampkę żółtą, że ja już nie mogę. Ale miałem fajną panią psycholog Beatę od Kuby Wikłacza. Pozdrawiam serdecznie. Mówiła, że to jest tylko 30% zmęczenie, ale ja nie byłem zmęczony. Ja zobacz, ja stoję, normalnie gadam już 7 wywiad. Ja po prostu nie mogłem ustać. Tak mnie noga. Ja czułem, że z każdą sekundą łamie mi się noga, w sensie wie, że łamie, że jakby nie mam czucia w tej nodze, o, to chciałem powiedzieć. A wcześniej miałeś może kłopoty już, jakie zdrowotne z tą nogą? Z tą nogą nic, źle kopnąłem, dosłownie kopnąłem, wiesz jak, na łokieć, albo nie, na jego kość, może zblokował, przepraszam, nie pamiętam. Podobno daliśmy mocną walkę charakterną, ale ja nie pamiętam. Chciałbym to zobaczyć, żeby się upewnić, że nie było wstydu. Wiesz, byłeś na początku bardzo mocno, można powiedzieć jak dzik w żołędzie. Było trochę chaosu, ale naprawdę dobrze się oglądało tak? Tą walkę. No. To bardzo się cieszę. Już pokazaliście charakter obydwoje. Strasznie mi przykro, że zawiodłem moich bliskich. Ale... No pierwsze tak. Koty za płoty. Tak. Generalnie, czy planujesz następne walki? Jeśli tak, to masz kogoś na celowniku już? Wiesz co, ja jestem otwarty. Nie będę mówił o Marcinie Dubielu. Wiadomo, że jest zła krew, ale to są inne zasięgi. Ja tu sobie mogę tylko, wiesz, mówić. Także możemy tylko się na jakiejś macie spotkać i wtedy mu pokażę to duszenie za pleców albo gilotynkę, bo... A, znaczy, wąflu, przepraszam, bo on gilotynkę lubi, bo to jest fajna akcja, reakcja. Ale nie będę... Dzisiaj miał prawo mnie obrazić, dobić słabszą osobę, bo wiadomo, zawsze się łatwiej dobija słabszych, ale trudno, no. On nie zrozumie, dlaczego mu tak odpowiedziałem, to jest efekt dzieciństwa, jeśli o to chodzi, ale to może kiedyś pogadamy, zrozumie, mamy dużo wspólnych znajomych, może na jakiejś afterze usiądziemy, pogadamy. Mam złą krew, ale wiem też, że to jest, wiesz, walka, tu są inne emocje, to jest jego przyjaciel Rogera. Może tam, wiesz, za mocno go obraziłem, ja też nie znałem sytuacji, nie wiedziałem, że to jest też inny świat, że jego żona jest celebrytką i pewnych rzeczy mu nie wypada. Teraz to rozumiem, co nie zmienia faktu, że bił mocno, naprawdę. Jak ktoś tam będzie go negował, to jest chory, bił a także szczęka, nos. Noga boli, ale kondycję naprawdę miałbym jeszcze, ale nie ma co pieprzyć. Przyjmuję porażkę, chociaż niechętnie. Ale co zrobić? Ale powiedz, co zrobić. Jakie plany na najbliższe dni? Wiesz co, zaraz się napiję,
piwka albo... Zasłużyłem, nie? Zasłużyłem, chociaż nie wiem, czy nie do szpitala najpierw pojadę, wiesz. Bo no, podobno... chyba prześwietlonko jakieś by się przydały, jak mówisz, że wiesz, złamane śródstopie, to też nie ma co. Bo te kości mogą się ruszać, nie? Ale i tak już przyszedłem tu 3 razy w kółko, także i tak już mogłem to dołamać. Także mam to... Ja chciałem tu zostawić serce. I myślę, że tak jak mówicie, wszyscy się udało. Stary, nie ma wstydu, naprawdę, obiektywnie. To dziękuję i tyle. Mogę zostawić od siebie. Starałem się. Cóż, zdrówka życzę zatem. Dziękuję. Dzięki serdeczne. Dziękuję.